chwili uczę mało jeździć tutaj rowerem troszeczkę zgodnie z przepisami ruchu rowerowego, bo mam mieć egzamin jakiś tam, ma słaby kontakt tutaj z fipsami, z rowerami. Także postaram się wykorzystać te dwa dni na jeżdżenie. No mało mnie przybywa. Dobrze. Ja i tak muszę się odwracać. Tam uważaj, bo pani teraz idzie. I teraz blisko prawej, bo nas będzie wyprzedzać skuter. O, dobrze. No, dlatego mówię, nie? Dlatego blisko prawej jeździmy. No, trzeba z nią pojeździć teraz, póki jeszcze pogoda jest. A, nic się nie stało. Jedziemy do Lidla na małe zakupy kurczakowe. No. I teraz będziemy znowu przez rondo jechać na ukółkę. Czyli trzeba będzie tak. Pokazywać ręką, że się jedzie w lewo, tak? Jeżeli chcesz okrążyć rotondę. No. Tak jest. No maleńki dziewczyna, bo naprawdę mało jeździ, no jak nie. No ale może to się jakoś wyprostuje, może nie w tym roku jeszcze, ale w przyszłym na pewno. Liza, staniemy teraz, coś ci wytłumaczę. Chodź tu. Stajesz? Widzisz takie trójkąty namalowane? Jeżeli dojeżdżasz ścieżką rowerową do takich trójkątów, widzisz je, nie? To znaczy, że ty musisz ustąpić pierwszeństwa jadącym z której strony? Z lewej strony. Czyli tam jadących od tamtej strony, od tamtej mańki, widzisz? Musisz dojeżdżając już patrzeć wcześniej, czy nikt tam nie jedzie. Żeby nie było tak, że dojeżdżasz, jesteś przy samej linii tej i dopiero patrzysz, czy nic się nie znajduje, nie? Wtedy musisz zwolnić. Umożliwić przejazd tym, bo to jest ścieżka rowerowa tam też, tak? Musisz umożliwić im przejazd i dopiero wtedy możesz wjechać na swoją tam trasę. Ruszamy. Nikogo nie ma, pani chyba tu nie. I teraz dojeżdżamy do ronda i co robimy? I pokazujemy ręką, że jedziemy tutaj. I teraz oni tam mają trójkąty, czyli oni nas muszą puścić, nie? Ale my pokazujemy ręką, że jedziemy tutaj, znowu. Chodź. Znaczy jedź. I znowu tu pokazujemy ręką, że jedziemy tutaj. I pan staje, widzisz dokładnie? I teraz pokazujemy ręką, że jedziemy tam. Czyli tu. Bardzo dobrze. No jeszcze troszkę. Tu widzisz takie, to się nazywa skrzyżowanie. Jak jedziesz tam prosto, tu masz drogę z prawej strony. To jest prawa strona. Jeżeli byś zobaczyła, że ktoś nadjeżdża z prawej strony tutaj, to on ma pierwszeństwo przed tobą. Jest to znaczy pierwszeństwo? Tak. Że on jedzie pierwszy przed tobą. Dlatego trzeba, jak się dojeżdża, to trzeba zawsze tam zaglądnąć, co się dzieje. Jedziemy. I teraz dojeżdżamy do Lidna. Co? No. I tutaj też musimy pokazać, uważaj, bo tam jadą z tyłu. Musimy pokazać, że skręcamy tutaj. A gdzie? Prawa. Nie możesz tak wyjeżdżać daleko. I teraz pokazujemy ręką, że skręcamy w bramę. Ustawiamy się bliżej środka.
i jedziemy na parking rowerowy. No córka, jesteśmy, dojechaliśmy do Lidla. Co tam, cukierki wybierasz? Patrzę po to. Patrzysz? Patrzeniem nie kupisz. No. A ty te napoje szukasz chyba, co? Tami. Jedziemy. Nasze fiksy tu stoją, wyposażone w sprzęt różny, kwadratowy i podłużny. Potrzymaj mi kamerkę, ja schowam, trzymaj, nagrywam, jak ja chowam. To nie zasłania obiektywu. I to mi się przydaje skrzynka narzędziowa. Ojc. Żeby nie było. Dziękuję. I teraz będziemy wjeżdżać na ścieżkę rowerową znowu. Uważaj, uważaj na to lusterko. I wjeżdżamy. Teraz jest pierwsza. Dobrze. Tak, jedziemy teraz cały czas prosto, tylko pamiętaj, że jakby teraz ktoś z prawej strony jechał, to musisz go mu ustąpić pierwszeństwa. Tak. No dobra, niech będzie tu. Oj, musimy dużo tym rowerem pojeździć, wiesz? Bo się boisz normalnie. Patrz przed siebie, byś na krawężnik nie wjechała. No, zaparkuję akurat. My jedziemy prosto cały czas. Nie, tam niekoniecznie w drzewo. On parkuje, nie bój się go. Jedź prawej strony. Trzymaj się prawej strony. Tylko w krawężnik nie najedź. Teraz skręcamy, nie na krawężnik. Teraz w prawo skręcamy. Oj, córka, córka, my tu musimy naprawdę dużo. Bardzo dobrze. Staraj się jechać prosto. Ty nie masz za ten? No to siodełko może masz za nisko trochę. Na wysoko masz? No co ty opowiadasz? No to nie mój, no dobrze, dobrze. Lepiej pokazać, jak nie pokazać. Teraz w lewo jedziemy. Dobrze, bardzo dobrze. Skręcamy w lewo i trzymamy się prawej strony. Tak sobie przejeżdżamy przez uliczki. Holenderskie, Alsteren. My tylko je tutaj w ogóle skręcamy, tu nie ten. Nie trzeba ręką pokazywać nic. No tutaj akurat nie trzeba było w ogóle, wiesz? Teraz będziemy skręcać w prawo. No już skręciłaś, już nie musisz. To przed samym skrętem trzeba pokazać, wiesz? Aż za nisko to siodełko. No nie, no widzę, wstajesz, żeby jechać, żeby rozpędzić rower. Równo jedź, równo, równo, nie machaj tak tą kierownicą. I teraz jak dojeżdżamy tutaj skrzyżowanie dróg, jeszcze kawałek, to jeszcze kawałek. I teraz musisz uważać, czy z prawej strony nikt nie jedzie. I my jedziemy w lewo. Nikt tam nie jechał? Sprawdziłaś dobrze? Troszeczkę od krawężnika odjedź. I teraz będziemy w prawo skręcać za murkiem. Dobrze, trzymaj już kierownicę.
Od krawężnika troszeczkę odjedź. W tej rynience nie musisz jechać, tylko równo jedź, równo, nie machaj tak tą kierownicą. No, chcesz zaparkować? My jedziemy prosto cały czas. Tylko tam teraz ostrożnie, bo będziemy wjeżdżać za chwilę na ścieżkę rowerową, gdzie ktoś może jechać z prawej lub z lewej strony. Wolno teraz dojeżdżaj, wolno, zwolnij, zwolnij. Kto tu nerwuje? Nikt nie jedzie? To my jedziemy prosto cały czas. Teraz będziemy skręcać w lewo. O, taka bomba poszła. Patrz przed siebie cały czas. Możesz mówić i patrz. No jadę przy tobie blisko. Teraz uważaj, bo z prawej strony może ktoś nadjechać, więc trzeba zwolnić troszeczkę. Dobrze popatrzeć za samochodu, tego co stoi. Nic nie jedzie? Teraz dopiero możesz ruszyć. Już nie patrz, już nie musisz patrzeć tam. Już nie musisz tam patrzeć, patrz, bo nie wjedziesz na krawężnik. I teraz będziemy skręcać w prawo, tak? Bardzo dobrze, już możesz wyłapać kierownicę, elegancko. No tu od krawężnika odjedź troszkę, to sąsiadka nasza nowa. Odjedź od piesków. No. Hej. I teraz w prawo jedziemy, tak? Dobrze, już złap kierownicę. No. No, możesz pokazać, że zjeżdżasz na lewo i jesteśmy.